To zdjęcie obiegło świat. Poruszające spotkanie papieża Franciszek spotkał się z ojcem Alana Kurdiego, 3-latka, który utonął w drodze do Europy. Zdjęcie ciała 3-letniego chłopca w czerwonej koszulce i niebieskich spodniach, wyrzuconego na brzeg morza, stało się symbolem dramatu migrantów. Alan Kurdi, bo o nim mowa, zginął razem z bratem i matką. Z jego ojcem podczas pielgrzymki do Iraku spotkał się papież Franciszek. O spotkaniu poinformował Watykan, wyjaśniając, że doszło do niego po mszy, którą papież odprawił na stadionie w stolicy irackiego Kurdystanu. Chłopiec kurdyjskiego pochodzenia zginął z matką i bratem na Morzu Śródziemnym we wrześniu 2015 roku, a jego ciało zostało wyrzucone na brzeg w Turcji. Jak podano w watykańskim komunikacie, Franciszek długo rozmawiał z Abdullahem Kurdim i wysłuchał jego bólu, wyrażając mu współczucie. Ojciec dziecka podziękował papieżowi za wyrazy bliskości w obliczu tragedii jego rodziny i wszystkich migrantów.